Afera jest. Sensacja. News dnia. Uwaga! Bezrobocie w czasach rządów Donalda Tuska nie wynosiło 15%. Wynosiło 14,4%. No cóż, ale były takie województwa, jak na przykład warmińsko-mazurskie 22%. Albo jak na przykład kujawsko-pomorskie 19%. Były też powiaty, gdzie bezrobocie wynosiło 30%. Dziś bezrobocie jest na poziomie 5% i jest jednym z najniższych w Europie. Donaldzie Tusku, nie usprawiedliwiajcie swojej nieudolności. Bezrobocie to poważna sprawa. Dla Was zbyt poważna sprawa.